Siema byki, jedziemy na Elbląg. Daj mi papier, suko. Na testy, go do kobiety takim tonem. Ja cię kurwa, ale ta bryka nasza to czadzi, nie? Jedziemy, mam Oplem jedziemy. Myślałem, że to będzie Mercedes, no ale Daniel niespodziankę mi zrobił, jakaś sportówka Oplowa to jest. Kolor... Nie jest szybsza od Forda. Jest szybsza od Forda? Nie. Nie jest szybsza. Nie, nie jest szybsza od Forda. Z tirami sobie dajemy radę. O, ktoś dzwoni. A to o, jest Daniel, a tu jest Bleku. Siema. Siema, o, jest Daniel. Tak, a my będziemy testować bety w Elblągu na poligonie. 9 maszyn będzie, 50-tki. Dla Daniela same te większe, grubasy same pójdą. 480-tka najwyższa będzie chyba. 430, 390-tka, 350-tka nowa beta. 200-ta, 250-a. 300, no i pewnie jakaś tam 125 wejdzie albo 50, ale to wszystko zobaczymy na miejscu. Ciuchy mamy tam z tyłu na pace. Teraz autostradą jedziemy. Od mojej strony Daniel szyby parują. Nie wiem, ja nie piłem. Robiliśmy trochę trasą, no już mamy, bardzo blisko jesteśmy już Gdańska. Tylko jeszcze teraz taka przerzutka na Elbląg. Ale tam Eską jedziemy, nie? To też nie będzie źle. Słuchaj, Daniel, a tak być nie, może widzom powiedział coś, nie, o, nie, kiedy ty nie kupisz tego crossa, bo jest dużo twoich fanów na kanale. Ciekawe. I nie, no są fani. Fani właśnie Daniela też. I są ciekawi. No, wypowiesz się na ten temat? Oddala się temat zakupu. Moje stanowisko. Kupuję crossa na świętego Dygdy. A co z kładem? Tak samo. Coś ty. No kurde. To chociaż może jakiegoś ściga byś kupił, Nike'a, jakiegoś miejskiego szatana. No coś ostatnio mi chodzi po głowie. To ja bym Supermoto może. MV Augusta. No, albo Adventure'a jakiegoś. Obojętnie, no turystyka, weź coś. Ja liczę i stawiam na to, żebyś coś kupił nawet na zimę, wiesz? Na Moto Mikołaje z nami pojedziesz. Wiesz? Co ty na to? Dobrze. No raczej nic ciekawego nie powiedziałeś teraz swoim fanom. See you, dojeżdżamy prawie, nie? Zaraz będziemy testować bety. Daniel, tak jeszcze 5 kilasów. No. Wiesz? I wracamy. I wracamy potem na autostradę. Modele. Lubię z tobą jeździć enduro, wiesz? Z buta enduro. Z buta enduro mamy dzisiaj. Najlepsi. Nie ma lepszych po prostu. No, trzeba było tam wjechać. No ale mówiłeś, że twój samochód tak nie wiedzie, nie? Ty powiedziałeś, że nie wiedzie. Ty powiedziałeś, że masz osobówkę. Teraz chcesz się kłócić? Jak już mamy jeszcze 5 km do celu. Czym powinienem być? Kim? Pilotem, kurwa. Wycieczek. Już jesteśmy na miejscu. Bety czekają, patrz, już czekają na ciebie. Siema! Co to jest? To jest 300. 300 to miałem, jeździłem. To nie. A tu jest 200. To jest taka jak połamałem. A to co to jest? Co to jest? Też? Co to jest jaki? 350. 350, dobra, to ja muszę wziąć 200. To najlepsze. Co? Zobacz jak śmiga, dobra. Dobra, no. Jeździłem 200. Ale zobaczymy jak nowa.
Oj, przypomina mi się. Ale to bzyczy, nie, 200 jest naprawdę przekozak. Jadę, dobrze, że mam motocykl, skoczę się napić wody do busa. O kurde, co jest? Ale jaja. A co oni mi dali bez paliwa? No bez jaj. Bez jaj. Nie, kurde, załamka. Jest, dobra. O kurde. Ale o co chodzi? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kto pan tutaj tak sobie jeździ? No na testach, dni testowe bety. Okej. Okay. Prawo jazdy jest? Motorek zarejestrowany? No nie wiem, bo no to jest testowy. Tu rozumiem, jeździcie sobie po terenie zamkniętym, tak? Tak, tak. Okej. Okay. Pan widzę, raczej trzeźwy pan jest? Tak. Tak? Co to za motorek jest? Beta 200 w dwusuwie. Aha. Czyli panowie sobie tutaj testujecie? Tak, tak, tak. Prawo jazdy mam. Okay. Tylko tu pan po drodze nie jeździ? Nie. Po terenie zamkniętym, tak? Tak, tak. Zabłądziłem po prostu. Okej. Okay. A tak, tam mamy testy. Dobrze, to udane jazdy życzę. O, dzięki bardzo. A pan też jeździ krosami? Czasem. O, super, nara. Super. Trochę mnie przestraszyli. Tu brak paliwa. Napiłem, ale jaja. Dobra. Nie no, 200 to jest naprawdę kozak. Kozak! 200, każdemu polecam. BT200, w usłowie. Tylko paliwa nie mam. Zobaczcie, przerywa. Skubłana. O, nie ma paliwa. Koniec. Nie ma paliwa. Ciężki. No. Nie ma paliwa tu już, Sylwek. A to jest ile? 430, jedziesz. O, 430? 390 jeszcze nie jeździłem. A to jest coś pięknego, nie? Jest jeszcze paliwo. Jest paliwo? Nie ma. Jest, na rezerwa jeszcze jest. Aha. Ja jeszcze jeden przetestuję. Ta 200 jest zawodowa. Ta. Zakochałbyś się w tym motocyklu. Zobacz. Piękna, ta 200 to jest. A wiesz, że rozwaliłem glacy 200? Tak, co zrobiłeś? Na kole jechałem. Na asfalcie? Nie, na ziemi. Ale wszystko urwałem do tego. Do filtra, wszystko. Wszystko? Wszystko.
No to nieźle się nakryła sztuka. No, ale bo miała serwisa. I dlatego się połamało. Aaaa. Bo u ciebie się nie łamie nic. A u mnie się nie łamie. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.